Heja, z tej strony Mihajlo i witam was w kolejnym 29 odcinku już z cyklu Zagrajmy w Football Manager 2013 karierą GK Pietarkówek. Przed nami ostatni mecz rundy jesiennej roku pańskiego 2016 i gramy mecz rewanżowy, już pierwszy rundy właśnie rewanżowej z Stominem Olsztyn. Przejdźmy do statystyk, a zacznij terminarze najpierw może. I tak, ostatnio graliśmy mecz z GKS-em Tychy, wygranym zresztą 3-0. Potem mała wpadka z GKS-em Bełchatów. Niestety tylko i wyłącznie 1-1. Jak zresztą widać jeszcze, zresztą to był wynik uratowany przez Darka Grociaka, bo przegrywaliśmy. Następnie mecz z Bogdanką 2-1 wygraliśmy, znaczy się, przepraszam, z GKS-em, przepraszam, z Górnikiem Łęczna, bo ja akurat nie uznaję tej nazwy. Gola tutaj walnął Chybak i Alui. Niestety też kontuzji na 3 miesiące bodajże nabawił się, no właśnie 2-3 miesiące jeszcze nabawił się Krzysiek Król. No to będziemy musieli sobie poradzić, pewnie będzie Daniel Sztanka, pewnie będzie grał za niego. A propos kontuzji, to teraz jeszcze jedno wam niestety bardzo przykro pokażę. Potem był mecz z Chrobrym Głogów, wygranym przez nas nasz zespół aż 4-1. Po golach Krebecka, Alujego i Joczysa. Jak zresztą widać, no, dominacja dosyć spora, no, ale no, też zespół Chrobrego jest bodajże na ostatnim miejscu w tabeli ligowej, więc no, nie spodziewajmy się po nich jakoś zbyt wiele. No i tutaj kolejna wpadka, na szczęście, jak się okazało potem po wynikach innych meczy tej kolejki, nie okazała się ona dla nas jakoś specjalnie bolesna. Przegrana na wyjeździe ze Zniszczem Pruszków, no ale no, jak się nie oddaje celnych strzałów, no to tak jest, no jeden celny strzał, no to no, niestety boli. Co do właśnie, proszę ja was, kontuzji, to jest jedna bardzo nieprzyjemna. Tylko to już muszę zejść do zespołu Under-21, bo go przesunąłem. Niestety kontuzję na prawie rok nabawił się Sławek Cięciała. 9 do 11 miesięcy. No już tutaj była końcówka poprzedniej kontuzji, a tu nagle jeb coś wyskoczyło i uraz więzadł krzyżowych do końca. 2 i teraz kolejne 12 miesięcy będzie się leczył, więc no, biorąc pod uwagę, że to już jest 33 lata, ma ten zawodnik, to już myślę, że to już będzie jego koniec w GK Pietarkówek. Zresztą no już, jak zresztą wam pokazywałem w poprzednim odcinku, już przychodzi do nas Białorusin Zdanowicz, więc myślę, że to on zajmie jego miejsca, a Cięciały, no to nie wiem, pewnie sprzedamy gdzieś, chociaż nie wiem gdzie on będzie. Gdzie go można byłoby sprzedać, zresztą on ma, nawet gdyby to tylko już do końca tego sezonu kontakt, to po prostu już go najpewniej nie przedłużę. Dobra, statystyki może. Tak jak to na początku chciałem wam pokazać. I tak, jeżeli chodzi o bramki, dalej. No jest numero uno Rashid Alwi z 14 bramkami. Potem Aleksandr Chybak z 8 bramkami. Tutaj niestety też kontuzja, ale to nie jest jakaś taka, no właśnie, 1 do 4 dni, więc no w tym meczu nie wystąpi, no ale już na okres przygotowawczy już będzie. No chyba, że znowu się połamie. Potem z 3 bramkami jest Tomasz Krebecek. Tutaj akurat z takich ciekawostek to wam powiem, że agent mi polecił, że mogę sobie kupić takiego dosyć znanego zawodnika, a właściwie Fleuron Cinema Pungul, który no tak nawet no, był dość znany akurat, no ale no niestety on też. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o kasę, no niestety nie mogliśmy mu zaproponować odpowiednich warunków płacowych, więc odpuściłem sobie. Zresztą bodajże chyba, nawet nie wiem, czy już nie mam zakontaktowanego jakiegoś zawodnika właśnie na atak. Ale to nie jestem pewien, bo już ten. I z 2 bramkami to jest taki mały taki peleton. Grociak, Lesberg, Joczys i Cetnacki, a także Stefanik. I jeżeli chodzi o średnią ocenę, to zawodnikiem na razie zespołu tego sezonu jest oczywiście Rashid Alwi ze średnią 7,43. Następnie Pietroń, Joczys, Chybak i Kuz. No to czyli tam się jakoś tam chyba nawet nie zmieniło specjalnie bardzo w stosunku co do od ostatniego odcinka. No ci co akurat grają dobrze, to przeważnie jakoś tak w miarę grają dobrze.
No to akurat, jak widać, całkiem dobrą cenę ma też zawodnik, który wskoczył właśnie, który wykorzystał pech Sławka Cięciały i pan Maksym Orel. Średnia 7,15, lat 20, Ukrainiec. Jeden z tych z zaciągu, którego bodajże chyba jakoś w zeszłym sezonie chyba go podbierałem. A no właśnie, w zeszłym sezonie tylko tyle, że od razu go wypożyczyłem do Odry Wodzisław, żeby się uogrywał już. No i jakiś tam już, żeby też, no nie wiem, do obywatelstwa, żeby miał, żeby potem mógł spokojnie gdzieś odejść do jakiejś Anglii czy coś bez żadnych problemów z pozwoleniem o paszport. I tak dalej, i tak dalej. Okej, to chyba nic. Tam nie ma już takiego super ważnego. Ja tylko sprawdzę tak z ciekawości inną rzecz, dokładnie kiedy będę miał stadion gotowy. Obiekty. No właśnie, po tym sezonie. Ach, szkoda. Szkoda, no ale no to z drugiej strony to mówię, no to akurat pierwszy mecz w Ekstraklasie, no to będzie już to mecz właśnie na inauguracji nowego obiektu. Ciekawe jak będzie się nazywał zresztą ten obiekt. A jeszcze tak, żeby już wszystkim statystykom stało się zadość, pokażę wam tabelę. A w tabeli jesteśmy, pomimo tego, że mamy jeden mecz jeszcze zaległy w stosunku co do Unitadów, która jest druga, mamy dwa punkty przewagi, więc jeżeli wygramy mecz z kim my tam gramy? Ze Stomilem? O, to będzie tu ciężko. Auć. No to będziemy mieli już 5 punktów przewagi nad drugim zespołem i właśnie z 5-punktową przewagą zakończymy rok 2016. Jezus Maria, że mi się tyle chciało grać. To powiem wam szczerze, że to jest akurat chyba, nie chyba, na pewno, to jest najdłuższa moja kariera w historii w ogóle FM-ów moich. No, a jak tak z ciekawości tak patrzyłem, to na obecną chwilę chyba z Ekstraklasy na razie spada chyba Korona i Wisła Kraków. Którą zresztą pokonaliśmy dopiero co. Okej, a Domagalski? A pierwsze słyszę, że on ma kontuzję, no ale no cóż, no trzeba będzie sobie jakoś poradzić. O, Żołnierewicz już jest! A i będzie przecież ten, Setnacki już jest gotowy. Okej, to w miejsce na przykład Gesberga. Na przykład, o, zrobimy tak, tutaj Europę zamieniamy i robimy coś takiego. O, zdecydowanie o coś takiego mi chodziło. I ponadto chwilę Żołnierewicza dać. Nie no, no chociaż w sumie tutaj Różycki z Joczysem dobrze nawet grają. Albo niech za Joczysa wejdzie. Bo jako, że on ma możliwość dostania żółtej kartki, a nie pamiętam nawet z kim gramy następny mecz ligowy, bo to już parę tych mam zakontraktowanych. A z Miedzią Legnica. A to może niech... No dobra, to chwila, to niech może specjalnie niech ten dostanie kartkę to. To żeby już na czysto było, jak powrócimy w roku następnym. Dobra, to przejdźmy do meczu. Nie ma co się opierdalać. Musi być siła. A cholera, mam nadzieję, że tutaj nie padnę z tego, że jak jest gorąco. Bo już tak jak patrzę się u mnie w pokoju 27 stopni, także bardzo ciepło. A oczywiście muszę jeszcze siedzieć przy zamkniętym oknie, bo na działce obok jest budowa, więc żeby tutaj wam nie przeszkadzało nic. Widzicie, jak się dla was poświęcam, kuziwe. O. Dobra. Podnieśmy morale, to... A zagrać tak, żeby kibice nie żałowali biletów i tutaj, że wierzę w waszą umiejętność. Jakoś tak. O, na pomocników to podziałało. Na obrońców w połowicznie. A tutaj może od razu już ustawimy na ofensywę. Dobra, to ja tutaj standardowo przedstawię znowu energizerek. Tym razem troszeczkę innym, inny smakowo. Uwielbiam.
No dobra, to z tego nic nie będzie, choć powstało. Mam problem z posiadaniem piłki, no ale jednak akcję mamy. Orel. Oj! Ja Louis! I bramka uznana. Jak najbardziej Rashid Alui 1-0 dla GK Petardgłówek. No i te 5 punktów przewagi, o której mówiłem przed meczem, na obecną chwilę po 15 minutach meczu staje się faktem. Suchocki może mieć kłopoty, a chociaż rzadko dochodzimy do dośrodkowań, to no to dajemy standardowo ataki skrzydłami, a także szybkie centry. Niech będą. Kubus podaje zbyt często pod nogi rywali. No, bo dalej to jakoś tak w miarę składnie, ładnie i w ogóle bum cyk cyk idzie. Ładnie to. Baranowski. Suchocki. Czyżby jakaś tam rodzina Hanny Suchocki? Kalunas. Baranowski, Dzida, oj, żeby to nie Leśniewski, sztanka obok niego, oj, nie było spalonego? Jezus Maria, już zawał miałem mały. Wydawało mi się, że spalony był chyba. No dobra, sędzia nie widział to. Długie badania dochodzą do adresata, więc w związku z tym może zagrajmy na wolne pole podania. Rafał Leśniewski. Kurze, fajnie byłoby, jakby w następnych FM-ach coś było pomyślane, żeby zaraz wam powiem, żeby co było. Stać was na więcej. Żeby w formie takich ustawień, tak jak ja tutaj daję właśnie te szybkie centry, podaję na wolne pole i tak dalej, żeby można było o coś takiego te rzeczy poustawiać. To by było bardzo akurat wygodne, żeby nie trzeba było właśnie wchodzić aż przez takie coś. Tam było coś a propos, Sagan mi mówił a propos Leśniewskiego, ma za dużo przerwy w wolnym polu, musimy stosować na niego pressing. No dobra, no to skoro mówisz, że pressing, no to... No w końcu ty byłeś piłkarzem, wiesz o co chodzi, no to trzeba zastosować pressing. A ponadto ja bym jeszcze zastosował, jeszcze proszę ja was, ja mam taką zasadę, że jeżeli widzę, że ktoś ma mało kontychy, to żeby go jeszcze bardziej go dobić, to daję na odbiór piłki, na tego piłkarza akurat agresywny. Jakoś tak, nie wiem, to w zasadzie od początku jak tego grałem w FM jakoś tak i były dostępne tego typu rzeczy, to ustawiam. O, Godin Latus, to też piłkarz Legii. Dobra, Grajta. Płyta boiska. Jakoś na razie w miarę szybko się uwijamy z odcinkiem, 14 minut niecałe. Toś to siok! Pietroń. O, nie zrozumiał się Pietroń z Orelem. Grebecek. No on się ostatnio troszeczkę buntował mi, że nie gra, podobnoż. Kłus. I Grebecek, nie będzie z tego nic. Orel. Pietroń. Ja Zdecydowanie Alui na Wii, tak z francuskiego, 2-0, Rashid Alui, zdecydowanie lepiej kończymy rundę, zaczęli rozgrywki na dany rok, jak w poprzednim sezonie, kiedy to pamiętam, dostaliśmy bodajże od chyba Olympic Grudziądz, chyba coś jak 8-0 u siebie. Ała. Dobrze, że właśnie Żołnierewicz jest już gotowy.
to zrobimy tak i nie chcę teraz, kiedy zajdzie, bo też już kawa mi oddycha. A może nie Gasberg, a może Anusiewicz, bo dostałem właśnie też informację, że już może spokojnie grać na w pierwszym zespole, więc no zobaczymy. Tym bardziej, że wynik jakiś taki w miarę spokojny się już wydaje, więc... A no już może nie zacznijmy w 2 minuty, 2 bramki. I co by tutaj ciekawego jeszcze? O, akurat akcja. Bąk Mateusz pewnie. Leśniewski, obok niego jest Żołnierzewicz. Drescher. Kalonas chyba to bardziej. Tak troszeczkę z angielskiego pojechałem mu. Suchocki, Leśniewski! Co ja mówiłem przed chwilą? 1-0, Mateusz Drescher. No tutaj było chyba nawet Żołnierewicza, tak się podniecałem, a tu taki klopsik. Oj, 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 oj! No to mamy przesrane. Kalonas 2-2! O czym ja mówiłem przed chwilą, co? Tak nawet chyba nie całą minutę. Oj, panowie. Komuś tu się zbiera na niezły opierdol. Że nie powiem tego inaczej. Sztanka. Pietroń. Wybija Bielawski. Leśniewski na aut. Powiem wam tak. Mam pewien pomysł jak zagrać. O. Z tym, że zastanawiam się, czy bratem Grociaka nie cofnąć do... tutaj do linii pomocy, żeby tutaj zagęścić troszeczkę bardziej może. Z tym, że damy mu klasyczną dychę. Suchocki kontuzjowany. No to nie byłoby miło. No niby te 3 punkty byłyby dalej, no ale mając możliwość, żeby na 5 odskoczyć, to... Olera. Nie potoczyło to się tak, jak to chciałem. No bo zagrajmy na większym ryzyku. Rusza. Pietroń. No czy to będzie ta akcja? Dariusz Kłus. Alui. No i Kalonas przejmie to. Leśniewski. Kalonas. A Lato z daleko. Dzida na Leśniewskiego. Leśniewski sam na sam jest! 3-2! W tym momencie GK Petarkówek i jego menadżer Michał Szumański dostaje nagrodę frajerów roku za przejebanie 2-0 wynikiem 3-2. No szkurę wago macie za przeproszeniem. Zdecydowanie, tytuł Frajer of Roku ląduje do nas. Daniel Sztanka nie zagra już. Agresywnie nie jestem zadowolony, bo to po prostu było jedno wielkie do kurwy nędzy za przeproszeniem frajerstwo. Postaram się to jakoś wypikać.
jeżeli nie zapomnę. Ja pierdzielę. Dobra. Nie ma co rozpaczać. Trzeba żyć dalej. No, drugie miejsce też nie jest złe. Najważniejsze, że nie mamy żadnej straty, tylko jesteśmy ex aequo, jak już z tym 100 milem. Następny mecz zagramy, znając życie, mecz z Miedzią Legnica, czyli w ramach po prostu pierwszy mecz nowego, znaczy ligi w nowym roku. Mam nadzieję, że Wam się ten mecz podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić jakoś, zostawić komentarza, cokolwiek. A nie zapominajcie też cały czas o tym, o czym Wam mówię już od pozostałych dwóch czy trzech odcinków, abyście wpisywali mi na Facebooku, tudzież w komentarzach propozycje lig, tudzież drużyn już konkretnych. Przepraszam, jakie chcecie, żebym zagrał, ale z zaznaczeniem, żeby to były pierwszy szczebel rozgrywkowy. Jeżeli możecie tam, jeżeli już koniecznie już chcecie, to już piszcie też ten niższy szczebel rozgrywkowy, ale to będzie na zasadzie, że tam dalsze jakieś tam plany, że tam może nie wiem, albo już nie wiem, jako trzecia kandydata w FM 2013, albo już poczekamy, aż będzie FM 2014 i wtedy będziemy takimi zespołami grali, typu nie wiem, tak jak to już było mi proponowane, typu Polonia Bytom czy no nie wiem, cokolwiek innego. Dobra, także dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia. Na razie, cześć. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli czekać na następny odcinek znowu miesiąca, tak jak to było, biorąc pod uwagę, że to jest przerwa rozgrywkowa. Do usłyszenia, cześć.